Dzień dobry, Mateusz Bęcz, witam Państwa i zapraszam na ostatnie w tym roku wydarzenia. 42-latek zatrzymany za pedofilię. Mężczyzna usłyszał zarzut, złożył swoje wyjaśnienia. Za popełnione przestępstwo groził mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Kradł prąd, wpadł przez zniszczone drzwi. Kiedy kryminalni udali się do miejsca pobytu mężczyzny, przyłapali go na kolejnym przestępstwie. Legnicka policja zatrzymała 42-letniego Sebastiana O. i postawiła mu zarzut prezentowania treści pornograficznych małoletnim. O przestępstwie poinformowali członkowie grupy Strażnicy Dziecięcych Marzeń, którzy obywatelskiego zatrzymania dokonali w miejscowości na terenie powiatu legnickiego. Jak informują członkowie grupy, mężczyzna planował spotkać się z dzieckiem, któremu wcześniej wysłał swoje roznegliżowane zdjęcia i filmy. Na miejsce przyjechali jednak członkowie grupy Strażnicy Dziecięcych Marzeń, bo to z nimi, a nieprawdziwym małoletnim Sebastian O. korespondował przez internet. Możecie iść do domu normalnie, chodzi? My? No, nie, no spokojnie tu posiedzimy. Ale dobra, to wejdźmy do domu. Nie, spokojnie, tu posiedzimy. Tu posiedzimy, nie będziemy tam. Bo mnie sąsiedzi oglądają, zresztą mam takie prawo. Nie jestem agresywny, mam prawo. Dobrze się oglądam do domu. Posłuchaj. Chodźcie do mnie do domu. Proszę cię bardzo, usiądź. Zapraszam do domu. Usiądź. Zapraszam do domu. Usiądź. Ale jest zgłoszenie. Rozumiem, że jest zgłoszenie i jest obywatelskie zatrzymanie? Jakie obywatelskie zatrzymanie? Paragraf 243. No to się dowiesz. Członkowie grupy dokonali obywatelskiego zatrzymania mężczyzny, przekonując, że przypisali do niego kilkanaście kont, z których korzystał, kontaktując się z małoletnimi. Ktoś przyjedzie, to stawiam mnie w takim czymś. To co ja mam? Spokojnie? Takie coś? Sebastian O. trafił w ręce legnickiej policji. Został oskarżony o udostępnianie treści pornograficznych nieletnim poniżej 15 roku życia. Mężczyzna usłyszał zarzut, złożył swoje wyjaśnienia. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Warto dodać, że to nie pierwsze w ostatnich latach zatrzymanie mężczyzny podejrzanego o przestępstwa z udziałem małoletnich w naszym regionie. To zasługa stale rosnącej liczby oraz popularności w mediach społecznościowych grup zajmujących się zatrzymywaniem pedofili. 7,5 roku może spędzić w więzieniu 36-letni mieszkaniec Jawora. Mężczyzna najpierw uszkodził drzwi do budynku w centrum miasta, a później wyszło na jaw, że kradnie również prąd. Policjanci z Jawora otrzymali informację o uszkodzonych drzwiach. Nieznany wówczas sprawca przy pomocy metalowego przyrządu oraz siły fizycznej pięściami uszkodził drzwi wejściowe do budynku wielorodzinnego usytuowanego w centrum miasta. Straty zostały wycenione na kwotę wysoką, bo ponad 7 tysięcy złotych. Udało się ustalić, kto odpowiada za ten akt wandalizmu. Okazał się nim 36-letni mieszkaniec naszego miasta, dobrze znany jaworskim policjantom. Kiedy kryminalni udali się do miejsca pobytu mężczyzny, przyłapali go na kolejnym przestępstwie. Mężczyzna kradł bowiem prąd. Podłączył przedłużacz do instalacji elektrycznej na klatce schodowej i w ten sposób ładował telefon komórkowy oraz głośnik przenośny. Mężczyzna był wcześniej karany i odpowie w warunkach recydywy. Za to przestępstwo grozi mu kara 7,5 roku pozbawienia wolności. Przed nami wyjątkowa noc w roku, którą zazwyczaj staramy się uczcić z przytupem. Wielu z nas wciąż decyduje się głównie na domówki z ewentualnym wyjściem na imprezy miejskie. Sprawdziliśmy, czy taką możliwość będą mieli mieszkańcy naszego regionu. Trudny rok najlepiej pożegnać z przytupem. Tego chcieliśmy w 2020 roku, ale pandemia nie odpuszczała. Teraz wszechobecny kryzys utrudnia organizację wielkich imprez. Wiele miast w Polsce rezygnuje z miejskich sylwestrów. W Głogowie taki zaplanowano, chociaż w nieco okrojonej wersji. Zapraszamy mieszkańców na Bulwar Narododrzański, Sylwestra. Od 23:00 przez 1,5 godziny DJ będzie przygrywał przebojami z minionego okresu. O północy spotkamy się razem, złożymy sobie życzenia noworoczne. Aczkolwiek w tym roku nie będzie fajerwerków, nie będzie pokazu laserowego. Niemniej jednak każdy, kto będzie gdzieś w okolicy albo na jakiejś domówce tu w okolicach Starego Miasta, każdy jest mile widziany. Szacuje się, że w ubiegłych latach pokaz laserowy w Głogowie pochłaniał około 30 tysięcy złotych. To zatem spora oszczędność. Na taką nie zdecydowali się w Polkowicach, gdzie mieszkańcy zostali zaproszeni na pokaz sztucznych ogni i to mimo faktu, że od kilku lat miasta odchodzą od fajerwerków po apelach obrońców zwierząt i osób chorych. Chcieliśmy poznać szczegóły wydarzenia, ale w polkowickim ratuszu nie znaleźli dla nas czasu. Tymczasem policja apeluje, aby witając nowy rok pamiętać o rozsądku. Pamiętajmy, że fajerwerki są materiałami wybuchowymi, których nieumiejętne używanie czy też nieostrożne
ostrożne używanie może doprowadzić do tragedii, do zranień, poparzeń, pożarów, a nawet śmierci. Pamiętajmy, aby używając petard robić to na trzeźwo, aby dzieci, które są przy nas, były bezpieczne. Róbmy to wszystko zgodnie z instrukcją, która powinna być załączona na opakowaniu. Z dala od osób, którym moglibyśmy zrobić krzywdę. Mundurowi przypominają też, że sprzedaż fajerwerków osobom niepełnoletnim jest zabroniona i grozi za to kara nawet 2 lat więzienia. Zgodnie z obowiązującym prawem fajerwerków możemy używać 31 grudnia oraz 1 stycznia. Wcześniejsze używanie środków pirotechnicznych, próbowanie środków pirotechnicznych jest zabronione karą. Również jeżeli mamy jakieś pozostałości po Sylwestrze, również nie powinniśmy ich odpalać, gdyż możemy zostać ukarani. Zadbajmy zatem o to, aby bawić się jak najlepiej i bez problemów rozpocząć nowy 2023 rok. Oglądają Państwo wydarzenia, jeszcze dziś w programie powiemy... Rynek pracy dobrze się trzyma. Mam nadzieję, że rok 2023 będzie rokiem lepszym, chociażby ta wojna ustanie, pandemii nie będzie. Miasto przekazało pieniądze na ośrodek dla dzieci. Gro dzieci, które przebywają w tej szkole, w tym ośrodku, to są dzieci, które zamieszkują w mieście. To był kolejny trudny rok na całym świecie. Za wschodnią granicą rozpętała się wojna, a różne branże musiały zmagać się z kryzysem. Sprawdziliśmy, jak odbiło się to na rynku pracy. Rynek pracy w ostatnich latach został wystawiony na próbę, ale wydaje się, że spośród różnych dziedzin życia ucierpiał najmniej. Stopa bezrobocia w skali kraju przekracza nieznacznie 6% i jest najniższa w historii wolnej Polski. Nie inaczej jest w powiecie głogowskim. Jeśli chodzi o aktywizację zawodową, to również sytuacja wyglądała dobrze. Mieliśmy do dyspozycji, a konkretnie to pracodawcy i bezrobotni, 8 600 000 i te pieniądze w 100% właśnie zostały wykorzystane przez osoby bezrobotne i pracodawców. Praktycznie rzecz biorąc, każda osoba, która chciała skorzystać z różnych form wsparcia, to mogła korzystać, chociażby staże, dotacje na własny biznes, wyposażenie, doposażenie stanowisk pracy, różnego rodzaju szkolenia, kursy, roboty publiczne, prace interwencyjne. Najwięcej problemów nastręczyła jednak wojna i napływ uchodźców. Urząd musiał poczynić pewne działania, aby pomóc Ukraińcom. Tutaj zatrudniliśmy 2 osoby, które biegle posługiwały się językiem ukraińskim i zaczęliśmy również te osoby aktywizować. W tym czasie zarejestrowało się 300 osób, już na samym początku ponad 100 osób skierowaliśmy na staże. Również te osoby korzystały z różnych form wsparcia. Także rok taki dosyć charakterystyczny. W ogóle te ostatnie lata, no niestety, tak jak pan redaktor powiedział, nie są to łatwe lata. Dyrektor Urzędu Pracy ma nadzieję, że drożyzna nie odbije się na załamaniu sytuacji na rynku zatrudnienia. Mam nadzieję, że rok 2023 będzie rokiem lepszym, chociażby ta wojna ustanie, pandemii nie będzie i rynek pracy powiatu głogowskiego dalej będzie taki dobry, jak jest. Tutaj, tak jak już kiedyś powiedziałem, tutaj przede wszystkim taką lokomotywą jest KGHM Polska Miedź, bo sytuacja w KGHM jest bardzo, bardzo dobra. Przynajmniej takie komunikaty otrzymujemy od kierownictwa spółki, ale również mamy wielu bardzo dobrych głogowskich pracodawców. Aktualnie w głogowskim pośredniaku zarejestrowanych jest 1800 osób. To nawet kilka tysięcy mniej niż na początku poprzedniej dekady, kiedy stopa bezrobocia przekraczała 10%. Kwotą 5 milionów złotych wsparło miasto ze swojej kasy budowę specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy Alei Komisji Edukacji Narodowej. Decyzję w tej sprawie podjęli miejscy radni, a tą ważną inwestycję finansuje powiat lubiński. Rada Miejska w trakcie grudniowej sesji podjęła decyzję, aby zabezpieczyć pieniądze w budżecie i wesprzeć finansowo budowę specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, który powstaje przy Alei Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie. Budową inwestycji zajmuje się Starostwo Powiatowe w Lubinie, a miasto przekaże na to ważne zadanie 5 milionów złotych. Dotyczy to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, których przybywa ciągle i których warunki do nauki i do również przebywania w tym ośrodku powinny być jak naj,
wyższe, o jak najwyższym standardzie. I dobrze, że powiat zdecydował o budowie nowego ośrodka, który będzie spełniał wszystkie te wymagania. Placówka posłuży dzieciom z niepełnosprawnościami z całego regionu. Ważne, że trafią tam młodzi ludzie z samego Lubina. Szczegółowe dane oczywiście ma powiat, ale gro dzieci, które przebywają w tej szkole, w tym ośrodku, to są dzieci, które zamieszkują w mieście. W związku z tym jest to też nasz obowiązek zapewnić im godziwe warunki. W ramach całej inwestycji powstanie nowy budynek, który zostanie połączony z obecnie istniejącym. W kompleksie znajdą się specjalne pracownie, sala gimnastyczna czy internat. Pierwsi podopieczni mają trafić do ośrodka przed 1 września przyszłego roku. Pierwszy etap remontu drogi w Raszówce zakończony. Wysłużoną już szosę zastąpi nowa droga wraz z chodnikami, ale to nie koniec remontów, jakie zaplanował powiat lubiński. Remont dróg powiatowych sfinansowano dzięki m.in. środkom pozyskanym w ramach funduszy rządowych. Cała inwestycja to 8 milionów 600 tysięcy złotych, z czego 3 miliony ponad to Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i 2 miliony 400 dofinansowanie gminy Lubin. W ramach pierwszego etapu remontu drogi w Raszówce przebudowano prawie 2-kilometrowy odcinek. Wysłużona nawierzchnia została zastąpiona nową. Pojawiło się odwodnienie, chodniki oraz oświetlenie przejść dla pieszych. To jednak nie koniec inwestycji drogowych realizowanych przez powiat lubiński. Rozpoczął się remont kolejnego odcinka drogi w Raszówce, Niemstowie oraz Czernicu. Środki na to pozyskano z Polskiego Ładu. Jesteśmy po wyborze wykonawców na wszystkie te inwestycje. Inwestycja w Raszówce rozpoczęła się ponad miesiąc temu. To kolejny etap i kolejny ponad kilometr drogi, która zostanie kompleksowo przebudowana. I z takich większych rzeczy na tej drodze zostanie wykonane rondo na skrzyżowaniu dróg powiatowych przy wylocie z miejscowości Raszówka w kierunku na Miłoradzice. Kierowcy powinni uzbroić się w cierpliwość i zwracać uwagę na znaki informujące o zmianie organizacji ruchu. Zgodnie z planem remonty mają potrwać 14 miesięcy. To już ostatni dzień w tym roku, by przyjrzeć się ekspozycji Łemkowskiej Jeruzalem w Galerii Sztuki w Legnicy. Warto, bo artyści oferują ukojenie od spraw dnia codziennego. Nowe Jeruzalem gości w murach Galerii Sztuki w Legnicy do 15 stycznia. To zatem nie ostatnia okazja w ogóle, by przyjrzeć się dziełom łemkowskich artystów, ale z pewnością ostatnia w kończącym się roku. Rok 2022 zamyka wystawa Łemkowskiego Jeruzalem, które gościmy w Legnicy już po raz 8, a jest to 22 Łemkowskie Jeruzalem, więc jest to wystawa z dużą tradycją. Jak informują pracownicy galerii, kolejna okazja, by obejrzeć wystawę dopiero w nowym roku, we wtorek 3 stycznia. To wszystko na dziś. Przy tej okazji chciałbym złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia na przyszły rok spełnienia marzeń. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.